spotkanie z Bipą, a właściwie z jej młodszą koleżanką BHP. Jest to wagon piętrowy produkcji Enerdowskiej. Tutaj mamy tą nowszą wersję. No zobaczymy w środku, jak wygląda. Proszę, to są siedzenia na półpiętrze, bo takowe też jest. I tutaj mamy słynne WC. Oczywiście nie ciśnieniowe, normalne, tak jak kiedyś było. No i teraz udaje się zobaczyć, jak wyglądają przedziały dla pasażerów. I tu jesteśmy na parterze. Proszę, siedzenia elegancko. Przestrzeń między nogami dość duża. U góry miejsce na bagaż. A tu mamy hamulec ręczny oraz ciśnienie w cylindrze i ciśnienie w przewodzie głównym. A że dziś dzień maszynisty, to wszystkiego najlepszego do moich kolegów. Tych, którzy pracują i tych, którzy już są na emeryturach. I teraz znowu na półpiętro wchodzę. Też są tutaj siedzenia, proszę. I udaję się po schodach do góry. Pamiętam, jak był tłok, to ludzie nawet na tych schodach siedzieli. A tu takie miejsca fajne, że można było sobie pospać, jak po prostu nie było pasażerów zbyt dużo. I tak się prezentuje wagon na piętrze, przedział. Siadam. O, bardzo miękkie siedzenie. Nie to, jak kiedyś były dermy. Jakie zalety? Krótkie pociągi. No, wracają do łask. Bardzo dużo takich wagonów jest w kolejach mazowieckich. Oczywiście bardzo nowoczesnych.